Cześć, dzisiaj zagramy sobie nietypowo w grę, tak, u mnie na kanale, w Skyscraper Sim Beno Edition, na mapie stworzonej przez użytkownika Zrębkar. Czekajcie, weźmiemy sobie na pełny ekran. Dobrze. Jak widać, mapa jest stworzona jako niespodzianka dla mnie. Mamy tu dwa wieżowce składające się ze ścian zrobionych tak jakby z teksturki zdjęcia Ikarusa Częstochowskiego. To jest fotka mojego autorstwa. Nie, to jest autorstwa użytkownika Wii pod Enter, ten Ikarus 171. A ta fotka 164 jest mojego autorstwa. Dobra, wejdziemy sobie do pierwszego budynku. Jak widać, są tu moje zdjęcia powklejane przy windzie. Mamy tutaj trzy dźwigi obok siebie. Marki Otis. Przejdziemy się. Mamy kasetę od Otisa. Taką starą. W Polsce to ona nie jest znana, co prawda. Jak widzicie, mamy perfekcyjnie wycięte dziurki w oknach. A jako ściany są użyte zdjęcia Zręba Zasłonego. Możecie go kojarzyć z dworca PKP Łódź Kaliska. Tam jest taki właśnie Zręb Zasłonięty. I patrzcie, że ona otworzy drzwi przed zatrzymaniem. Widzicie? Ona działa chyba na Leonardzie. Dobra, ją sobie spuścimy na dół. Wyjdziemy i spróbujemy przywołać drugą windę. Też nie wiem, czy to tak działa. Jak się nie uda, to spróbujemy manualnie przywołać te dźwigi za pomocą konsolety. Nie, wiecie co? Chyba się ich tak nie uda zwołać. Musimy spróbować manualnie za pomocą Elevator Editor. Niestety ja za bardzo nie wiem, jak to działa. Dobra, chyba powinna przyjechać druga winda. O, udało się, dobra. Wsiadamy. Kaseta się pojawia dopiero, co prawda, po jakimś momencie. Takie kasety były we wczesnych latach XX wieku. W pierwszej połowie XX wieku, dlatego one nie są w Polsce znane. Stare logo Otisa takie było. Oczywiście przepraszam Was za słabej jakości mikrofon, lecz innego na ten moment nie posiadam. Wrócimy na dziewiąte piętro, ponieważ tam jest ta winda, jeszcze trzecia, którą przywołałem. Wszystko jest bardzo fajnie zrobione. Zobaczmy, jaki jest alarm. Standardowy z tego symulatora. Dobra. Dojechaliśmy i otwieramy trzecią windę. Musimy to zrobić manualnie. I zwracamy na zerówkę. Troszkę sobie przyspieszyliśmy. Dobra, i teraz obczajmy ten drugi biurowiec. No ciekawie to wygląda, nie ukrywam. I karusowy biurowiec, no to jest po prostu budynek chyba moich marzeń. I tu mamy aż cztery dźwigi obok siebie, też dwuskrzydłowe. Wsiadamy do pierwszego z nich. Jak widzimy, mamy wklejone zdjęcie windy z Pragi. To jest winda marki ThyssenKrupp. Przepraszam, ThyssenKrupp, bo to się po niemiecku przecież czyta.
No ciekawie wyglądają te drzwi od licencji, takie dwuskrzydłowe, ale jednocześnie rozsuwane. Bardzo ciekawy pomysł. Fajny Tyson Krapowski gong. Dobra, próbujemy przywołać kolejną windę. Aha, one są wszystkie identyczne bodajże. Teraz sobie przyspieszyłem prędkość do 40 aż. Zobaczycie, jak ona będzie szybko jechać. Patrzcie. I te dwie pozostałe są takie same. A teraz pokażę wam ciekawostkę. To jest winda szósta. Open shaft doors. Widzicie? Otwarliśmy sobie tylko drzwi szybowe, natomiast drzwi kabinowe są zamknięte. Bardzo ciekawa mapka. Szkoda, że tylko dwa budynki, aczkolwiek bardzo dziękuję użytkownikowi z Rempcar za stworzenie tej mapy jako niespodzianki dla mnie. Możemy się jeszcze przejechać. Zcheatujemy system i wpiszemy sobie prędkość 100. Cyk. Zobaczcie, jak teraz będzie szybko jechać ta winda. Widzicie? Takie cheaty. Szybciej niż Leonardy na łódzkim Manhattanie. A teraz wam pokażę jeszcze inną rzecz. Pojedziemy sobie na pierwsze. Pokażę wam lift surfing. O kurczę. A co to za? Co to za ukryte piętro? O tym nie wiedziałem. O. A to niespodzianka. No nie spodziewałem się takiego ukrytego piętra. Ciekawe zaskoczenie. Czy tu będzie ukryta jakaś winda? Nie wiadomo, chyba nie, ale tutaj się teksturka zbugowała. No szacun dla użytkownika z Rempcar za stworzenie tej mapki. Powiem wam teraz szczerze, że jestem ciekawy, co się znajduje na innych piętrach, skoro tu była ukryta taka ciekawostka. Pojedziemy sobie na wyższe piętra. Zobaczymy na przykład na drugim. Aha, tu też jest taka ściana podobna. O, a tutaj Mati. Wklejony w towarówce z kanału UiPod Enter. To jest tak troszkę śmiesznie oglądać siebie samego w grze jako teksturka. Szkoda, że tu nie ma żadnych poukrywanych jeszcze dźwigów. Ale no powiem wam, że to jest miłe zaskoczenie. Jeszcze wyżej sobie pojedziemy. Oczywiście nie będziemy każdego piętra oglądać po kolei. Zobaczymy sobie na przykład na piątym. O, jeszcze inne. To jestem ja przy Paternosterze w Pradze. Więc na każdym piętrze są inne teksturki, bardzo możliwe. No ciekawie, ciekawie powiem wam. Można dostać oczopląsu od tych teksturek. Musiałem przerwać nagrywanie z powodu tego, że nagrywam darmową wersję Bandicama. Dlatego mogę nagrywać filmy tylko 10-minutowe, ale mniejsza z tym. Jedziemy następne piętra. Tak, tu jest ta teksturka, którą żeśmy już widzieli niżej. No słuchajcie, naprawdę wielkie podziękowania dla Zrębkara za zrobienie tej mapy. Oczywiście obczajcie sobie jego kanał. Mam nadzieję, że to nie jest jego ostatnia produkcja. Na dziś to tyle, dziękuję za oglądanie.
Jest to taki pierwszy let's play w sumie u mnie. Jeśli chcielibyście zobaczyć tego więcej u mnie na kanale, no to piszcie w komentarzach. Być może zrobię więcej takich filmów. Trzymajcie się i cześć.